Neymar. To był ostatni mecz, jaki się tutaj odbył na tym stadionie w Johannesburgu, ale to był najbardziej niesamowity mecz chyba tego mundialu. Hiszpania jako ostatnia drużyna weszła do półfinału, w którym zmierzy się z Niemcami. Właśnie przed chwilą tutaj pokonała Paragwaj po prawdziwie niesamowitym meczu. Trzy karne, żaden z nich nieuznany, po żadnym z nich nie padł gol. Gol padł dla Hiszpanów po kolejnej bramce Dawida Villi. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to on zostanie królem strzelców mundialu, zwłaszcza że Thomas Müller nie zagra przeciwko Hiszpanii w półfinale. Dostał drugą żółtą kartkę w meczu z Argentyną i będzie pauzował. Tamta porażka Argentyny 0-4 to też w ogóle niesamowity dzień dzisiaj był. To też coś niebywałego, chociaż mówiłem nawet na blogu, że spodziewam się zwycięstwa Niemców, no ale nie takiego, nie tak miażdżącego, nie tak słabej gry Argentyny, która potwierdziła, że pod wodzą Diego Maradony jest zbiorem świetnych zawodników, ale na pewno nie drużyną. Natomiast dzisiejszy mecz po prostu przebił wczorajszą końcówkę spotkania. Gana, Urugwaj, tam karny w ostatnich sekundach meczu niewykorzystany i seria jedenastek, awans Urugwaju. Dzisiaj kiepska gra Hiszpanii w pierwszej połowie. Nieuznany niesłusznie moim zdaniem, chociaż daleko siedziałem tu na trybunach Ellis Park, gol dla Paragwaju. I wreszcie ta niesamowita seria rzutów karnych i gol Dawida Villi. Ale więc znamy już półfinalistów. Urugwaj zmierzy się z Holandią i Niemcy z Hiszpanią w rewanżu za finał Euro 2008. Ale to są dwie zupełnie inne drużyny. I po tym, zwłaszcza co dziś zobaczyłem i w dotychczasowych meczach Hiszpanii, będę chyba stawiał w tym spotkaniu na Niemcy. Ale do półfinałów jeszcze trochę czasu. Na razie emocjonujmy się tym, co zobaczyliśmy dzisiaj. To było naprawdę niesamowite spotkanie.